Nasze materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. arn.eu. Cześć, jestem Kebab i wszystkich, którzy słyszą mój głos na kanale po raz pierwszy, pragnę z góry przeprosić za to, że nie jestem Archonem. Jak część z was pewnie wie, arn.eu się rozwija, dzięki czemu na kanale pojawiać się będzie więcej materiałów, jak na przykład napisane przeze mnie retro o Rivolcie. Dlaczego tym razem nie zdecydowaliśmy się na taki sam zabieg jak tam, gdzie wokal podłożył redaktor naczelny? Głównie z tego powodu, że gra Kingdom Come Deliverance ma dla mnie dość szczególne znaczenie, więc samą recenzję postanowiłem napisać z własnej perspektywy i na podstawie swoich doświadczeń. Po prostu dziwnie by to brzmiało w ustach Archona. A poza tym dzięki temu, że treść gry mocno zazębia się z moimi zainteresowaniami, pozwoli wam to nie tylko poznać samą recenzję, ale nieco przybliży wam również postać najnowszego nabytku redakcyjnego w mojej osobie. Zaczynajmy więc. Nazywam się Zbyszek Piotrowicz i wychowałem się w Lądku-Zdroju, parę kilometrów od czeskiej granicy. Jednak na początku XV wieku zarówno Lądek, jak i całe hrabstwo kłodzkie leżały w strefie wpływów korony czeskiej. W szkole bardzo interesowałem się historią, głównie przez gry komputerowe oczywiście. Dlatego w wieku 17 lat zdążyłem być już w dwóch różnych lokalnych grupach rekonstrukcyjnych, w tym w kłodzkim Bractwie Rycerskim, które docelowo odtwarzało okres wojen z krzyżakami i jedną z najbardziej pamiętnych dat w polskiej historii – 1410, bitwę pod Grunwaldem. Ta miała miejsce ledwo kilka lat po wydarzeniach z omawianej przez nas gry. A jako, że ten okres ciekawił mnie najbardziej, to gdy w liceum usłyszałem, że organizowany jest polsko-czeski konkurs wiedzy o wojnach husyckich, bez wahania się zgłosiłem. Myślałem, że po przeczytaniu husyckiej sagi Sapkowskiego, tak, pan Andrzej napisał więcej książek niż tylko Wiedźmina, byłem przekonany, że bez problemu wygram. Trochę przeceniłem swoje możliwości, bo w trakcie finału w Ząbkowicach Śląskich zająłem dopiero 8 miejsce. Jednak ucząc się do konkursu poznałem bardzo dużo szczegółów dotyczących regionu, jak i wojen, które toczyły się na tym terenie, jak choćby to, że gmina Lądek i sąsiednia stronie śląskie stanowiły wówczas samodzielne, nieduże państewko karpińskie, które husyci raczyli złupić i spalić w drodze po większe łupy dalej na północ. Dlatego ci, którzy grali już w grę i przeszli początek, mogą sobie wyobrażać, jak wyglądało spotkanie władcy zamku Karpień z najazdem wrogiej armii. I w ten prosty sposób przechodzimy do samej gry. Mroczne wieki swoją nazwę zyskały nie bez powodu. Był to okres wielkiej brutalności, zacofania, ogromnych podziałów społecznych, skrajnej biedy, a przy tym pełen zachowań, rytuałów i reguł zupełnie niezrozumiałych dla współczesnego człowieka. Gra natomiast, choć siłą rzeczy nie jest w stanie oddać idealnie tego okresu, to stwierdzam z całą stanowczością, że jest na chwilę obecną najpełniejszym doświadczeniem tamtych czasów, do jakiego można mieć dostęp sprzed monitora swojego komputera. Pomijając bugi, którymi zajmę się później, cały świat jest żywy, spójny i realny. Gracz jest w stanie uwierzyć, że tak właśnie wyglądało życie na czeskiej prowincji jakieś 500 lat temu. Chłopi pracują w polu, handlarze w dzień targowy się przekrzykują, kowale kują, księża modlą, łaziebne piorą, a gdy dzień się kończy, wszyscy udają się na swoje kwatery, bądź idą do karczmy się rozluźnić. To świat, w którym nie ma zbyt wielu atrakcji. Cały dzień spędzony w pocie czoła, a jedynymi urozmaiceniami są wypady do oberży, gra w kości, dni targowe czy niedzielne msze. Wyjście poza bramy bezpiecznego zamku prędzej czy później skończy się napaścią i choć powątpiewam, że w prawdziwym życiu zdarzało się to tak często jak tutaj, to czymś trzeba było tę grę wypełnić. Możemy więc bezpiecznie zrzucić to na karp niespokojnych wojennych czasów. Skoro jednak jesteśmy przy rozwiązaniach, które sprawiają, że gra pozostaje grą, a nie symulatorem średniowiecznego pachołka 1:1. Cieszy mnie to, że deweloperzy zdecydowali się zawrzeć kilka rozwiązań ułatwiających rozgrywkę i choć wpływa to na realizm, czasem trzeba iść na ustępstwa, bo inaczej umarlibyśmy z nudów. Od tak prosta rzecz jak przywoływanie konia w dowolnym miejscu, czy możliwość szybkiej podróży. Cieszy również to, że w ostatnich łatkach twórcy postanowili wprowadzić opcję zapisu przy wyjściu z gry. Wcześniej można było to zrobić jedynie po wypiciu odpowiedniej mikstury lub przespaniu się we własnym łóżku. I rozumiem, jaki był powód takiego zabiegu. Autorzy chcieli zminimalizować praktyki pokroju quick save, click load, aby kazać graczowi żyć z wyborami, których dokonał w tym niejednoznacznym świecie. I co mogę powiedzieć? To działa.
Mi na przykład nie udało się uratować dwóch rannych ludzi w kościelnym lazarecie i normalnie w wypadku takiej sytuacji moje sumienie kazałoby mi wczytać ostatni zapis i podjąć kolejną próbę, a tutaj ostatni zapis miałem 1,5 godziny temu. Innym razem przez pochopną decyzję musiałem pojedynkować się z bardzo trudnym przeciwnikiem, co wpłynęło na dalszą część rozgrywki. Moim zdaniem jest to dobre, bo oducza gracza przyzwyczajeń, które wyniósł do tej pory z innych pozycji. Już nie wejdziesz do sklepu i nie ukradniesz całego asortymentu handlarzowi tylko po to, żeby chwilę później mu go sprzedać. NPC są bardzo czujni i przy najmniejszym podejrzeniu, że masz coś na sumieniu, cię przeszukają, a gdy okaże się, że ich przeczucia nie były bezpodstawne, czekać cię będzie sztum, łapówka, ucieczka bądź walka, którą najpewniej przegrasz, bo dwóch jako tako opancerzonych przeciwników naraz to już sporo. Sama walka jest również bardzo rozbudowana. I jako pasjonat potyczek rycerskich widzę, jak dużo pracy deweloperzy włożyli w to, by wyglądała jak najbardziej realistycznie. Nasi oponenci starają się przybierać traktatowe pozy i wykorzystywać udokumentowane historycznie techniki. Momentami ze względu na ograniczenia silnika może to wyglądać dość dziwnie, ale nadal robi duże wrażenie. W grze nie ma też punktów życia jako takich. Na każdego wystarczy jedno lub dwa mocniejsze uderzenia mieczem. Jednak właśnie dojście do przeciwnika jest tym najtrudniejszym fragmentem. Podczas gdy wieśniak z włócznią nie będzie dla nas większym problemem, to już pierwszy lepszy bandyta z tarczą może na początku okazać się wręcz nie do przejścia, a rycerz w pełnej zbroi urasta do rangi Terminatora. Dopiero z czasem, zdobywając lepszy pancerz, mozolnie szlifując statystyki, jak i nasze własne umiejętności bojowe, będziemy mogli w końcu sobie poradzić z nieco trudniejszymi oponentami. Pamiętajmy również, że prawie wszystko ma swoje konsekwencje. Zarówno sposób twojego ubioru, jak również to, czy jest zniszczony i ubłocony. Również różne ceny u handlarzy otrzymamy w zależności od tego, czy przyjdziemy do nich w łapciach z łyka i zgrzebnym wożem na plecach, czy w pełnej wypolerowanej zbroi. Będą się do nas inaczej zwracać, jak również podczas targowania się prawdopodobnie zaakceptują lepszą dla nas cenę. Ale to nie wszystko, co można załatwić w grze za pomocą ubioru. Raz przez bardzo długi czas głowiłem się nad tym, jak dostać się do tajnej kryjówki wroga, którą miałem zinfiltrować. Próbowałem na różne sposoby, aż ostatecznie postanowiłem wrócić do mojego zleceniodawcy, zameldować o tym, czego dowiedziałem się do tej pory. Po drodze jednak zaatakowało mnie dwóch wojaków z tego obozu, z którymi udało mi się jakoś poradzić. Zgarnąłem też wszystko, co mieli na sobie. I tutaj urodziła się myśl. Co jeżeli spróbuję się przebrać w ich strój i tak wejść do obozu? Okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Zupełnie nie niepokojony przeszedłem praktycznie cały obszar i dokonałem niewielkiego sabotażu, dzięki czemu nasze siły miały później łatwiejsze zadanie, gdy przeprowadziliśmy atak. Ale to nadal nie wszystko. W grze zawarty został również element typowy dla pozycji survivalowych, czyli potrzeba jedzenia i snu. Jak zapewniają autorzy, wszyscy NPC, a nawet zwierzęta, posiadają własne statystyki oraz potrzeby, które muszą spełniać, aby funkcjonować. A samo jedzenie również ma swoje statystyki. Gdy coś będziemy trzymać zbyt długo w ekwipunku, zepsuje się. A jeżeli postanowimy zjeść zepsute jedzenie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa się zatrujemy. No chyba, że mamy odpowiednią zdolność. Przejdźmy więc do umiejętności. Tych również mamy bogaty wybór. Od zdolności poświęconych walce, jak posługiwanie się określonymi typami oręża, po rzemieślnicze, jak zielarstwo czy alchemia. Większość z nich jest ciekawie zaprojektowana, niejednokrotnie każąc nam wybierać ulepszenie jednego atrybutu kosztem innego, na przykład zwiększenie siły, ale przy poświęceniu retoryki. Jest również kilka opcji, których nie ujrzymy w innych pozycjach, jak choćby picie alkoholu czy czytanie. Nie trzeba chyba nikomu mówić, że czytanie było raczej rzadkością wśród synów prostych kowali. Dlatego na starcie nie potrafimy czytać. Gdy w końcu dotrzemy do skryby, który zgodzi się nas trochę poduczyć, to literki powoli zaczynają wskakiwać na odpowiednie miejsca, pozwalając nam poznać treści listów czy kościelnych tomiszczy. Wszystko to sprawia, że poziom zależności między ubiorem, statystykami, NPC-ami czy przedmiotami w grze jest niesamowicie skomplikowany, a to z kolei przekłada się na świat, który sprawia wrażenie żywego. Grafika bowiem, choć przy bliższym przyjrzeniu można znaleźć w niej pewne mankamenty, to jako całość sprawdza się znakomicie. Wszystkie lokacje są zaprojektowane z bardzo dużą dbałością o detale, co w połączeniu z możliwościami graficznymi CryEngine daje naprawdę przyzwoity efekt. Co się natomiast tyczy muzyki? Na pewno oddaje ducha epoki i wpada w ucho. Na tyle, że tworząc tę recenzję słuchałem jej non-stop. Przejdźmy zatem do samej fabuły. Postaram się mówić ogólnie, ale mogą pojawić się drobne spoilery.
Gra miała swoją premierę już ponad miesiąc temu, dlatego omówienie samego początku nie powinno być tak dużym grzechem. Wcielamy się w Henry'ego, syna mistrza Kowalskiego ze Skalicy, niedużej osady, nad którą góruje zamek pana Radzika Kobyły, lokalnego szlachcica. Dzień zaczyna się zwyczajnie. Oto wstajemy, a ojciec wysyła nas po sprawunki mające mu pomóc w wykuciu miecza dla pana zamku. Chodząc po podgrodziu nauczymy się podstaw rozgrywki, takich jak wchodzenie w interakcje z NPC-ami, zakupy, targowanie, skradanie, a nawet bijatyki. To jednak jedynie cisza przed burzą, bowiem gdy tylko uwiniemy się z naszymi zadaniami i przeniesiemy ojcu wszystkie potrzebne rzeczy, sprawy przybiorą mniej sielankowy obrót. Znienacka na horyzoncie pojawi się armia złożona z kumanów, azjatyckich najemników w służbie Zygmunta Luksemburskiego, króla Węgier. Ci, którzy nie zdążą schować się w warownych murach, zostają wydani na pastwę kumańskiego miecza i rozpoczyna się rzeź. Choć nam również nie udaje się dostać do zamku, to dzięki znajomości tajnej ścieżki wokół murów, wraz z wręczonym nam przez ojca mieczem, uciekamy prędko do Talmberku, sąsiedniego zamku. Gdy po jakimś czasie Henry wraca do Skalicy, by pogrzebać swoich rodziców zabitych w trakcie natarcia, zostaje napadnięty przez bandytów, co kończy się kradzieżą miecza, którym miał się opiekować. Tak zaczyna się cała ścieżka fabularna, w której Henry pnie się przez kolejne szczeble feudalnej drabiny w pogoni za utraconym mieczem swego pana, ale jednocześnie rozpalany płomieniem gniewu chce dokonać zemsty za śmierć swoich rodziców. I to jest w tej grze piękne. Nie jesteśmy kolejnym herosem ratującym świat, a jedynie synem kowala, który ma pewien udział w lokalnych wydarzeniach większego konfliktu. Brak tu typowego dysonansu ludonarracyjnego, gdy naszym celem jest ratowanie świata przed rychłą zagładą, a my wikłamy się w poboczne zadania. Gra na początku traktuje nas jak zwykłego chłopa pańszczyźnianego i daje nam w pełnej rozciągłości odczuć, jak to było żyć wśród niżyn feudalnych struktur i jak ciężko było się z nich wydostać. Każdy krok naprzód, jak lepszy miecz, porządniejsza zbroja czy własny koń, dają nam tym większą satysfakcję, gdy wiemy, że ich zdobycie wiązało się z większym wysiłkiem niż wykonanie kilku pobocznych questów. Nie wszystko jest jednak perfekcyjne. Choć wielu już określiło grę mianem bardziej realistycznego Wiedźmina, to należy pamiętać, że gra była robiona przez dużo mniejsze studio posiadające na nią daleko mniejszy budżet. To sprawiło, że nawet w obecnej wersji gry, zaklejonej już kilkoma łatkami, nadal pojawiają się różne błędy i bugi. Te, które w moim wypadku powtarzały się najczęściej, to dość dziwne pozy przeciwników w czasie walki, potrafią na przykład bardzo nienaturalnie się wykrzywić, kiedy nastąpią na jakąś przeszkodę, ale zazwyczaj w ułamku sekundy wracają do właściwej postawy. Gorzej, kiedy nie potrafią sobie poradzić z przeszkodą i zamieniają się w wiatraki. Raz też natknąłem się w lesie na grupę około 20 postaci stojących zupełnie bez ruchu. Albo niechcący wrzuciłem bandytę na drzewo, przez co biedaczek nie mógł skonać, nieważne ile razów mieczem mu wymierzyłem. Takie błędy, choć mogą psuć imersję, są do wybaczenia. To, co wywołało we mnie wzbierającą falę frustracji, to zwiechy gry połączone z systemem zapisu. Jak już wspomniałem, gra zapisuje się w określonych sytuacjach. Sama z siebie robi to jedynie w momencie postępu w głównym queście. A program najbardziej lubi się wysypać albo zawiesić, kiedy ostatni zapis był jakąś godzinę temu. I w ciągu jakichś 50 godzin gry zdarzyło mi się tak około 4, może 5 razy. Generalnie optymalizacja tytułu nie jest powalająca. Czasem mam wrażenie, że całość trzyma się na przysłowiową taśmę klejącą. Ale fakt, że w ogóle się trzyma, jest czymś imponującym. Gdy bowiem usłyszałem o planach, jakie snuje Warhorse Studio, odpowiadające za Kingdom Come Deliverance, przed oczami ukazał mi się No Man's Sky, który był projektem niezwykle ambitnym, ale powielokroć przerastającym możliwości małego studia. Przez to na premierę ludzie zostali obdarowani zabugowanym kupsztalem, który zrujnował potencjał tytułu. Dlatego trzeba przyznać, że to, co dostaliśmy od czeskich deweloperów, przerosło moje oczekiwania. Bo choć nie uniknięto błędów, to zdołali udźwignąć ciężar pokładanych w tym tytule nadziei. Podsumowując, Kingdom Come Deliverance jest dla mnie jedną z tych gier, o których człowiek myśli, gdy zasypia i nie może się doczekać momentu, w którym usiądzie do niej ponownie. Dość powiedzieć, że ochoczo wyrabiałem w redakcji bezpłatne nadgodziny, byle pograć jeszcze troszkę więcej. Gorąco polecam każdemu, kto oczekuje od gry czegoś więcej niż sztampowe ratowanie świata pełnego magii i czarodziejów. I nie zrozumcie mnie źle. Sam jestem zapalonym RPGowcem i wychowałem się na literaturze świata fantazy, ale coś tak na swój sposób zwyczajnego i z perspektywy świata nieistotnego jak syn kowala próbujący odzyskać ostatni miecz wykuty przez swojego ojca, jest czymś naprawdę świeżym i potrzebnym.
Jeżeli na chwilę obecną odstrasza Was stabilność gry lub cena, to proponuję poczekać, ale gorąco zachęcam do pozostawienia tej pozycji gdzieś na Waszym growym radarze. Tym bardziej, że mam nadzieję, że po sukcesie komercyjnym gry za jakiś czas usłyszymy być może o kontynuacji rozgrywającej się już podczas wojen husyckich. To by było coś. A na razie się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.